Było blisko, walczyliście. Jak może pan podsumować to dzisiejsze spotkanie? No cóż, no w takich meczach o wszystko, w dwóch meczach no niuanse decyduje, prawda? Także ja powiem tak, że w ostatnim biegu w Dawka Pizach prowadziliśmy 4-2 i przegraliśmy ten bieg 4-2, to sobie pomyślałem, czy to nie będzie decydować o awansie. Okazuje się, że tak. No wygraliśmy dzisiejsze zawody 8 punktami. Dawka Pizze z mocną drużyną. No, zrobiliśmy co mogliśmy i wszystko. Ktoś pana dzisiaj szczególnie zawiódł? Kogoś punktów zabrakło? A już nie będę, to jest cały sezon. Nie będę tam dzisiaj mówić, że ktoś przegrał jeden bieg czy dwa, bo po prostu na ten finał to pracowaliśmy cały rok. Ja myślę, że tak. Dzisiaj jesteśmy smutni, no bo awans na papierze uzyskała drużyna Lokomotivu. Ale tak naprawdę to przed sezonem nikt nie stawiał na nas, że będziemy jechali w finale i możemy dwoma punktami małymi no, nie dać rady. Ja mogę tylko podziękować moim zawodnikom za cały sezon, że wytrzymali ze mną, ja z nimi i ja myślę, że zrobiliśmy naprawdę dobry wynik. Żałuje pan, że to był, czy było warto? Dla mnie było warto. Dla mnie było warto, dlatego że no nie jest bardzo prosto przyjść z Ekstraligi i zanurzyć się w to towarzystwo pierwszoligowe, gdzie panują całkowicie inne zwyczaje, inny poziom zawodników i z tą drużyną, no ja uważam, że zrobiliśmy, ja i zawodnicy, bardzo dobry wynik, no bo przed sezonem było, że żeby być w play-offach, a się okazuje, że doszliśmy do finałów i małe dwa punkty brakły, żebyśmy byli, jak ktoś mówi, na pierwszym miejscu. Ale Ostrów uważam, że dalej jest w grze i tylko zależy, czy będzie chciał jeździć w Ekstralidze, bo tak mi się to wydaje, że tak to się skończy. Zamknięty rozdział już, Ostrówka, Jerzy Małeka, Cieślaka, wszystko możliwe. Tak, nie, Ostrów już się skończy. Co dalej? Nie wiem, czekam, co się wydarzy. Ostrów się skończy, tak, to jest prawda. Dobra. I bez, jak to się mówi, bez jakiegoś mojego żalu czy coś, nie. Fajnie było, wiadomo było, że gdyby Ostrów chciał mnie na dłużej, to by podpisał ze mną umowę jakąś długofalową. Ale Ostrów też nie był pewny mnie, więc podpisał ze mną umowę na rok. Umowa wygasa. To słowo dla kibiców na koniec. I rozchodzimy się dla kibiców z Ostrowa, tak? Dziękuję kibicom z Ostrowa za cały sezon. Bardzo fajnie się spisywali. Dużo kibiców przychodziło. Miło będę wspominał po prostu Ostrów. I powiem, że ten mój rok to był ku pamięci prezesa Jana Łyczewki. Bo to prezes Jan Łyczewek był tym, który pierwszy mnie namawiał na Ostrów i praktycznie już byłem tutaj jedną nogą. Później te sprawy, które tam były, to wszystko jakoś zmieniły, ale no szkoda, że nie wygraliśmy tego, bo byłoby to takie właśnie uhonorowanie całego tego roku. A tak to piękny rok, wszystkie mecze u siebie wygrane, no brakło tej kropki na i. Ale pan doradził Ostrowianom, żeby próbowali Ekstraligi, czy tak jak pan mówił? Ja im nic nie radzę, dlatego że przekonałem się, że rady starszego pana nie zawsze są dobrze odbierane. Ja jestem doświadczony facetem i ja mogę sobie radzić. Tu Ostrów jest klubem, tutaj są władze i oni sobie muszą z problemem po prostu poradzić, a ja nie będę im mówił i sugerował, co byłoby lepiej, co byłoby gorzej. Dlatego, że to nie jest mój klub. To po prostu była, jak to się mówi, no jakaś moja tam, jakaś część no, mojej kariery sportowej, czyli jeden rok. No. A teraz zostaje Ostrów i Ostrów musi po prostu podjąć swoje prawidłowe decyzje. Ja przypuszczam, że są na tyle ludzie rozsądni, że to zrobią.